Wymarzone lokum dla rodziny to, no właśnie, mieszkanie w bloku czy domek jednorodzinny? Jedni powiedzą, tylko domek, po co mieszkać w ścisku? A drudzy, tylko mieszkanie, dom to same kłopoty. A jak jest w istocie? Prześledźmy argumenty za domkiem jednorodzinnym i mieszkaniem w bloku. A zatem, po pierwsze i przede wszystkim, zwykle domy jednorodzinne mają większą powierzchnię niż mieszkania, więc mieszkamy na większej przestrzeni. No tak, ale wszystko ma swoją cenę. Zwykle domy stoją na przedmieściu albo już poza miastem, a osiedla bloków zwykle w mieście. No właśnie, nie mieszkamy w mieście, mieszkamy na przedmieściu, gdzie jest dużo miejsca. A przecież dom to nie tylko pokoje, ale także ogródek, który jest źródłem wielkiej radości. I właśnie dlatego zabudowa jednorodzinna nazywana jest ekstensywną, ponieważ na jednego człowieka przypada bardzo dużo terenu. Inaczej jest bardzo niska gęstość zaludnienia. Jakie ma to konsekwencje? Nie opłaca się na przykład prowadzić wielu linii autobusowych. One jeżdżą tylko po jakichś głównych arteriach i nie wjeżdżają w połacie zabudowy jednorodzinnej, bo po prostu za mało osób korzystałoby z poszczególnych przystanków. Zupełnie inaczej jest w blokach, w osiedlach, gdzie wiele osób mieszka na 1 km², a zatem gęstość zaludnienia i ekonomiczne uzasadnienie dla linii autobusowych albo dla uzbrojenia terenu w media, wodę, prąd, gaz jest dużo większe niż na obszarach podmiejskich. No dobrze, ale chyba możemy się zgodzić, że parkowanie w mieście to jeden wielki problem, jeden wielki koszmar. Ciągle szukamy tego miejsca, nie ma blisko, musimy gdzieś iść z daleka. A w domku jednorodzinnym każdy ma garaż bezpośrednio przy domu, ma jakiś teren przed tym garażem, także miejsca na samochód jest wbrud. No tak, ale czy na pewno w mieście trzeba aż tyle z tego samochodu korzystać? Badania udowadniają, że osoby mieszkające na przedmieściach w osiedlach domów jednorodzinnych używają samochodów 3-krotnie więcej niż osoby mieszkające na osiedlach w blokach w mieście. Po prostu usługi takie jak szpital, przychodnia, przedszkole, restauracja czy sklepy są dużo bliżej, są na wyciągnięcie ręki, wystarczy kilka minut spacerem. Nie trzeba całej wyprawy samochodem. Może trzeba jeździć trochę więcej samochodami, ale to mała cena za ciszę i spokój mieszkania w domu jednorodzinnym. W bloku to tylko ciągle ktoś mi chodzi po głowie w drewniakach, ktoś mi wierca się w ścianę obok ciągle swoją wiertarką, bo robi akurat boazerię, ciągle ktoś krzyczy, ciągły hałas. A w domu cisza i spokój. No dobrze. Po pierwsze, mieszkanie na przedmieściu wcale nie oznacza wiecznej i idyllicznej ciszy, bo wystarczy jako sąsiad młody i zapalony perkusista, a letnie ciepłe wieczory w ogródku możemy sobie odpuścić. Po drugie, to, że w jednym bloku, w jednym budynku mieszka wiele rodzin, sprawia, że jest jakaś administracja, jest jakiś zarządca. I to on, a nie my, martwi się o to, czy są odebrane śmieci, czy jest umyta i wyremontowana elewacja, czy drożne są przewody kominowe. Po prostu te kłopoty, które wynikają z utrzymania budynku, zdjął z naszych barków ktoś inny. Aha, i trzeba płacić temu zarządcy, trzeba utrzymywać tę administrację, trzeba łożyć na części wspólne, czyli na przykład klatki schodowe albo podwórko. To są rzeczy, to są koszty, których nie ponoszę w domu jednorodzinnym. Tam nie ma części wspólnych, wszystko jest moje. Płacę tylko za to, z czego sam osobiście korzystam. Ale czy na pewno wszystkie te wspólne przestrzenie są aż takie złe? Co się na nich mieści? Na przykład plac zabaw, albo jakaś fontanna, czyli są to miejsca, gdzie młodsi i starsi mieszkańcy mogą się spotkać i pobawić albo porozmawiać. Trudno wyobrazić sobie duży i bogato wyposażony plac zabaw, pełen roześmianych dzieci w małym, przydomowym ogródku. Po prostu nie ma tam na niego miejsca i nie opłaca się kupować fajnych i drogich zabawek dla jednego albo dwójki dzieci z sąsiedztwa. Owszem, trzeba te przestrzenie wspólne utrzymać, ale paradoksalnie to, co wydamy na ich utrzymanie, możemy zaoszczędzić gdzie indziej. Bo im bardziej zwarty budynek, tym w przeliczeniu na metr kwadratowy jego na przykład ogrzanie będzie tańsze. W bloku mamy tylko jedną albo dwie ściany zewnętrzne w każdym mieszkaniu, a zatem te ściany, przez które tracimy ciepło, więc ogrzanie mieszkania jest tańsze niż ogrzanie domu, który jest wolno stojący i wszystkie jego ściany tracą ciepło. Oczywiście to są tylko niektóre argumenty za domem albo za blokiem. Jestem bardzo ciekaw Twojej opinii. Daj znać w komentarzu i koniecznie subskrybuj ten kanał klikając tutaj i kliknij poniżej, aby zobaczyć więcej filmów o architekturze. Do zobaczenia.